ruszyli, taśma poszła w górę. Rodulin nieźle, ale Milik chyba jeszcze lepiej, ale z tej walki wychodzi bardzo dobrze, bo Rodulin to wszystko wieszał się w białym kasku Mateusz Dula, ale nie! Prędkość Milika zdecydowała o tym, że już jest na pierwszej pozycji. Wojtyło próbuje tymczasem zaatakować jednocześnie chyba jednego i drugiego zawodnika Orła Łódź. Połknął zdecydowanie Mateusza Dula, a że jest Wojtyło szybki, no to próbuje wziąć się także za Borodulina. 4-2 na prowadzeniu gospodarzy. Milik już uciekł, już ta autostrada, już ta prędkość po stronie Czecha, ale o drugie miejsce powalczą na pewno. Kto z tej walki wyjdzie zwycięsko? Czy Borodulin, czy Wojtyło? Nie imponują może dorobkiem punktowym ci zawodnicy, ale proszę jak walczą. Wojtyło dwoi się i troi. Po zewnętrznej teraz myślałem, że będzie chciał ściąć do krawężnika, ale cały czas uparcie po szerokiej, chociaż przecinka do krety. Jak to wszystko będzie wyglądać? Okrążenie do końca. Borodulin kąsany, atakowany przez Wojtyłę. Wojtyło uparcie cały czas. Za chwilę wiadomo po tej prostej w ostatni wiraż. Czy utrzyma Rosjanin drugie miejsce? Czy może Wojtyło do samego końca? Za chwilę wszystko się okaże. Wojtyło jednak chyba on! Ajajaj, co tu się działo? Czerwonym Wojtyło, nie, w białym kasku bardzo dobrze Mateusz Duli, w żółtym dołączył do niego Kościuch na dwóch pierwszych miejscach gościa, ale tylko przez moment, bo minięty już przez Wojtyłę właśnie w czerwonym kasku. Wojtyło wyprzedził Kościuch, ale Kościuch odbiera jego atak tylko na moment. Niespodziewanie Mateusz Dul na pierwszym miejscu. 4-2, a może i za moment będzie 5-1. Ależ walczą Kościuch z Wojtyłą. Wojtyło jednak odbiera ten atak. A więc mimo, że dziś nie ma zbyt wielu okazji do zdobywania punktów, Patryk Wojtyło to walczy nieprawdopodobnie, kosmicznie mógłbym powiedzieć. 4-2 dla Łodzi. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Norbert Kościuch. Na prowadzeniu Mateusz Dul. Ale proszę, próbuje się przykleić Kościuch do Wojtyły. Wojtyło drugi. Wojtyło kilka razy tu się tasował z Kościuchem i pewnie myśli o tym, aby jeszcze dogonić Mateusza Dula. A Dul na pierwszym miejscu, a więc miał nosa Skórnicki, zastępujący jednego juniora drugim. Jeszcze próbuje Norbert Kościuch. Tam gdzieś po zewnętrznej próbował nabrać prędkości. Nie ma tej prędkości, stracił dystans, a więc będzie wygrana Orła Łódź w stosunku 4-2, chociaż mieli chrapkę pewnie łodzianie na to, aby wyfrunąć i złapać zwierzynę w postaci wygranej 5-1. 15 wyścig dnia, Lebiediew, Hertz, Szczepaniak i Becker. Kto? Szczepaniak dobrze, ale Becker, Australijczyk, jeszcze lepszy. I Lebiediew czerwonym, ale szkotłowanina na tym pierwszym łuku. Szczepaniak trzeci, ale już mija tutaj Beckera i 5-1 dla krośnińskich wilków. Hertz tym razem zaspał na starcie, jakaś drzemka Australijczyka i teraz próbuje nadrobić dystans, ale po pierwszym okrążeniu 4-2, bo Amerykanin wyprzedza profesora Szczepaniaka, a więc jadą na prowadzeniu. Tyle, że na pierwszym miejscu nie Szczepaniak, ale Lebiediew. Lebiediew ma jednak za plecami bardzo ambitnego, młodziutkiego 22-latka ze Stanów Zjednoczonych, a w to wszystko chce jeszcze doszlusować Brady Kurtz. 4-2 dla krośnieńskich wilków. Co zrobi Becker? Czy będzie koncentrował się na obronie drugiego miejsca? Czy będzie próbował jednak mknąć za śladami Lebiediewa? Ależ wyścig, 15 wyścig, wyścig najlepszych. Mimo, że nie ma mijanek, to dzieje się tutaj naprawdę sporo. Jeszcze jedno okrążenie. Lebiediew pierwszy. Czy Becker utrzyma drugie miejsce? Szczepaniak tuż za nim. Cały czas czyha na jakiś błąd. Za chwilę wiadomo, ostatni łuk tego fantastycznego 15 wyścigu. Ale chyba się nic nie zmieni. Lebiediew wygra. Becker, bardzo mi się podoba ten chłopak ze Stanów Zjednoczonych. Drugi. Pokonać Szczepaniaka. Dziś tak szybkiego Mateusza Szczepaniaka.